Cześć, witajcie. Dzień trzeci naszej wyprawy. W tej chwili jedziemy już w stronę Egilsstadir i będziemy zwiedzać fiord oraz wybieramy się do Kauranjuki. Czy przeminęła mi noc? Przeminęła mi fantastycznie. Zmarzłam znowu trochę, ale nawet mój Mercedes mi dzisiaj nie pomógł, ale Mercedes w sensie mój śpiwór. Ale to dlatego, że po prostu sobie posiedziałam, ponieważ spotkaliśmy na polu namiotowym polską parę podróżującą właśnie z Polski, przyjechali, podróżują po Islandii i tak się zagadaliśmy, że po prostu zamiast pochodzić wcześniej przed pójściem do namiotu, no poszłam po prostu taka, wiecie, trochę zmarznięta. Niestety jest zimno, ale naprawdę było sympatycznie. Zobaczcie, piękny widok jest. Tu mamy wodospad, tam jest droga właśnie w stronę Egilsstadir. Piękny wodospad, oczywiście przepaście tutaj są najróżniejsze. A tu mamy widok w stronę już Reidafjordur. Mgła, trochę mgliście jest, zresztą ta część Islandii z tego słynie, że tutaj są najgęściejsze mgły, najgęstsze. I czasami tak tutaj jest, że po prostu jak to mawiają lokalni, że mgła jest aż do wycieraczek samochodowych, do szyby. I niestety ja taką mgłę tutaj też przerobiłam i naprawdę ciężko się jedzie, jak się wyjeżdża, zwłaszcza wysoko w górach, jak się jedzie, wyjeżdża i mgła jest po prostu jak mleko, naprawdę nic nie widać, jest to niebezpieczne. No ale to się można nauczyć tak jeździć, kwestia wprawy i przede wszystkim nie można się bać, trzeba jechać powoli, nie szarżować. My jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj stoi taki domek pomarańczowy. Kapsuła ratunkowa, można byłoby to nazwać. Ten dom jest oddalony o 18 km od Egilsstadir. I on jest tu po to, nie dlatego, żeby ładnie stał i wyglądał, tylko po to, że dawno temu, tak ze 40 powiedzmy lat temu, widzicie, przy drodze stoją takie żółte paliki. I tutaj są wysokie te paliki. Te paliki właśnie są wysokie tu dlatego, że może być bardzo dużo śniegu tutaj. Jeżeli są niższe paliki, to tego śniegu jest na ogół mniej. I taki domek stoi tutaj po to, że jeżeli jedziemy i jest zamieć śnieżna, no już w tej chwili one nie są w użytku, ale kiedyś dawno temu tak, można było wejść do takiego domku, przeczekać burzę śnieżną, było jedzenie, było łóżko, było ogrzewanie i człowiek po prostu nie zginął wśród zamieci śnieżnej, co jest bardzo ważne. I takich domków, kapsuł na Islandii było kiedyś dawno temu całkiem sporo. W tej chwili one są polikwidowane, ponieważ już nie są potrzebne. Jestem w tej chwili w Mjóafjordur,
i jest to jeden z piękniejszych fiordów Islandii. Droga jest dość ciężka i trudna, w ogóle masakra po prostu jest. Powiem wam, że 18 tutaj jest 18% kąt nachylenia tej drogi i robi to na pewno wrażenie, zwłaszcza, że jak widzicie, jest to droga szutrowa. Cały fiord jest jeszcze ośnieżony miejscami, ale wszędzie są piękne rzeki, wodospady, do tego barany, których no na tę chwilę tutaj ich nie ma, ale tam wcześniej były, siedzą sobie i trawę jedzą. A my, widzicie, podążamy tutaj sobie i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Tam jest przepiękny widok. Droga, którą my jedziemy. My zaraz będziemy jechać tu. Zobaczcie, jaki jest spadek. Robi to jednak wrażenie i to niesamowite. A przed nami przepiękny, najładniejszy fiord Islandii. Mjólafjord. Dojechaliśmy do naszego fiordu, oto cel naszej podróży, przepiękne miejsce, kaczuszki sobie pływają i przed nami właśnie stoi wrak statku, który był używany tu na Islandii do produkcji, do robienia dróg na Westfjordzie. Jest to stary amerykański statek, przywieziony tutaj jak jeszcze baza amerykańska była. Widzicie, jest cały już zjedzony, jest tutaj na Islandii od 1966 roku. Także to był cel naszej podróży. A przed nami piękny fiord, chociaż wam powiem, że mi osobiście jest dość zimno dzisiaj. Wieje jak zwykle na Islandii zimny wiatr i znowu marzno. Ale widoki, które tu są, są tak niesamowite, że trzeba po prostu iść i nie patrzeć na to, że jest zimno, trzeba korzystać. Widzicie, tutaj są jakieś były zabudowy kiedyś dawno temu. Są takie kamienne zabudowy. No i wszędzie oczywiście pasą się barany. O, owieczki się boją niestety. Uciekają jak się podchodzi. Szkoda, bo one fajne są. O, poszły sobie. Takie odkurzacze, widzicie? Nie odkurzacze, tylko kosiarki. Wszędzie, gdzie są barany, to już później trawy nie ma, wszystko jest wyżarte. Siedzą i jedzą. I jak jechaliśmy w nocy, to też siedziały i jadły. Cały czas sobie podżerają trawkę, mają takie życie. Intensywne życie jedzenia trawy. Znaczy intensywne jedzenie trawy. Ale dlatego właśnie ich mięso jest bardzo zdrowe, ponieważ tylko one jedzą trawę. I takie mięso powinno się spożywać, jeżeli już spożywać. Zależy kto, wiadomo, są różne osoby i wiem, że mnie też oglądacie. Niektórzy z was jedzą mięso, niektórzy nie. Ja myślę, wszystko w umiarkowanych ilościach, ale osobiście nie lubię wieprzowiny, gdyż uważam, jest najgorszym, najmniej zdrowym mięsem. Także barany islandzkie, wspaniałe mięsko jest właśnie. Tak jak ten fiord, zobaczcie, no po prostu ta droga, którą myśmy pokonali, zjeżdżając aż tam z samej góry, tutaj serpentynami,
niesamowita droga. Ja chyba bym się nie odważyła nią jechać sama. Mój brat o wiele lepiej prowadzi samochód ode mnie, także zjechaliśmy na dół, ale wam powiem, że tak jak zawsze myślałam, że góra Oxy jest jedną z najgorszych dróg na Islandii, to śmiało mogę powiedzieć, że ta przybiła wszystkie drogi. Jest naprawdę, patrzę pod nogi, bo pełno min leży po baranach. Także ta droga była no, pod swoim kątem 18% nachylenia, szutrem i tak dalej, to po prostu przebiła raczej wszystkie drogi islandzkie. I mogę powiedzieć, że jest to jedna z najtrudniejszych dróg, jeżeli jest jeszcze jedna, bo wiem, że jest jeszcze jedna droga, która jest bardzo trudna, ale właśnie nie pamiętam i nie wiem, gdzie ona była. I nie wiem, czy to jest tu, czy to jest inna droga. No, my jedziemy dalej, wyjeżdżamy już stąd i w stronę Egilsstadir prawdopodobnie zmierzamy. Jesteśmy dalej tutaj w Mjóafjörður i tu mamy klif Brekkufossar i to jest właśnie ten wodospad, czyli właśnie są wodospady klifowe, takie na półeczkach, widzicie, półki są, on tak się też nazywa. Wygląda to niesamowicie, tam widać ludzie chodzą, mają problem z zejściem, jest stromo, ale wrażenie jest, my tam iść nie będziemy, ale jest przecudownie. Zobaczcie, tutaj takie białe kwiatki. Na to mówi się, że to bawełna rośnie. Trochę przypominają taką watę. O, bardzo fajne są w dotyku. Ciekawe to jest. Nie wiem, jak się nazywają, ale to są właśnie takie arktyczne. Powiem wam, że są ciekawe. Są bardzo miękkie. I gdyby tak w sumie pozbierać sobie tutaj ten puch, to można byłoby z tego zrobić nawet wypchanie do ubrania. To byłoby nawet całkiem ciekawe. Są to widać nasiona tutaj. O, z nasionami zerwałam, ale gdyby tego się pozbyć, to no całkiem fajne, całkiem ciekawe. Egilsstadir przywitało nas przepiękną pogodą, jest ciepło, ja myślę jest około 15 stopni spokojnie. W Egilsstadir w ogóle mieszka około 2,5 tysiąca ludzi, także nie jest to dużo, ale jest to przepiękne miasto, jest właśnie tu dużo drzew, jest słonecznie i to co ja pamiętam, to zawsze tu była piękna pogoda i wam powiem, tu jest, no to jest taki mikroklimat i naprawdę jest ciepło, jeżeli chodzi o Islandię. Słynna stacja benzynowa właśnie tutaj. Każdy musi się zatrzymać. Jak już się zatrzyma, to wszyscy idą, bo to jest jedyne takie miejsce, gdzie można, są sklepy i można wejść, coś sobie zjeść, zrobić co trzeba. Z poczta, apteka i sklep Netto oraz banki. Tu wszystko jest w sumie w Egilsstadir. Mamy i ubezpieczalnię, tak. Wszystko jest. Nie ma jedynie Ikei, która jest w Gardabær koło Reykjaviku. Przeszłam, ale zabrało nam 100 koron w jednym. Tak, do damskiej weszłam. Mały przystaneczek na hamburgera. Hamburger z serem. Sos do tego, koktajl sosa. Przyprawa do frytek i fryteczki, no i oczywiście Coca-Cola. Podróżując przez Islandię na pewno nieraz się zastanawialiście, oglądając moje filmy, gdzie jest las? No właśnie, tu jest
islandzki las. Las jest dość spory. My do niego nie zajechaliśmy, bo wszystko było a później, a jeszcze tam, a za chwilę, a za moment. Tym razem go minęliśmy, ale przyjechaliśmy, także widzicie, są drzewa na Islandii. I też widzicie po prawej stronie rzekę, rzekę, w której mieszka potwór. No, na razie nikt tego potwora jeszcze nie odnalazł, ale w tej rzece, według legendy, mieszka potwór. Można wykupić sobie rejs na statek, przepłynąć się i no nie wiemy, może ktoś w końcu dojrzy potwora rodem z Loch Ness. Dojechaliśmy do bardzo niesamowitego miejsca. Zobaczcie, pierwszy raz widzę taki dom na Islandii, w którym mieszkał jakiś poeta. My nie wiemy jaki, ale mieszkał jakiś poeta islandzki. I w ogóle tutaj ruiny są z aż XVI wieku, także jest to coś bardzo, bardzo starego. Przypomina mi to trochę dom Hobbita. Teren przepiękny. Wspaniałe miejsce. To są dźwięki Islandii w lato, a my jesteśmy w miejscu, gdzie są właśnie ruiny tego domu. Tak to wyglądało kiedyś, widzicie, prawie 1500 rok. Zostało dziś tyle. Dziękujemy Panu za umilenie nam tutaj dźwięków. Widzicie, znaleźli nawet szczątki ludzkie. Idziemy na wodospad Hengifoss.